Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w takich pięknych okolicznościach. Odwiedzamy winnicę prowadzoną przez Roberta Beściaka. Tradycja produkcji wina w kraju nad Wisłą liczy ponad 1000 lat. W Polsce jest obecnie około 400 winnic, z czego ponad połowa znajduje się właśnie w południowej części kraju, na Pogórzu. 100 z nich funkcjonuje w samej Małopolsce. To jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów winiarskich. Pogórze to najbardziej obfitująca w winnice część Małopolski, która leży na południe od Bochni, Brzeska i Tarnowa. Warunki klimatyczne sprzyjają tu uprawie winogron. Dawniej funkcjonowało na tym terenie kilkanaście winnic. Teraz jest ich kilkadziesiąt. Jaka jest Twoja historia w tym miejscu? Moja historia jest troszeczkę zabawna, bo tak naprawdę ja zakupiłem pierwszy kawałek ziemi, pierwszy hektar ziemi po to, aby się odstresować, aby to tak zwany miał być projekt plaża, czyli tak naprawdę mieliśmy wyrównać tutaj taki, zrobić, uporządkować staw, nad którym ja miałem siedzieć i łowić ryby i nic już nie robić, czyli mieć taki chill out i tak sobie odpoczywać. No ale tak jak można tutaj zobaczyć, tego terenu troszeczkę tutaj jest, no hektar, pierwszy kawałek hektar terenu, to jednak no, dla mnie ogrom i oprócz stawu, no, z resztą terenu coś trzeba było robić. Jesteśmy w tym momencie no, jakieś 300 metrów nad poziomem morza. Do Dunajca mamy 100 metrów różnicy wysokości, południowy stok. Ja mówię do żony, może byśmy założyli winnicę. Ona mówi, gdzie w Polsce winnicę? I tak od słowa do słowa i założyliśmy pierwszy kawałek winnicy w 2010 roku i tak już 11 lat bawimy się z tym. A ja się tak śmieję, że ten projekt plaża coś poszło nie tak i coś nie wyszło, ponieważ teraz mamy od groma pracy. Winorośl cię opętała, oplotła. Tak jest, tak jest. A wbrew pozorom o tej porze roku to ona potrafi naprawdę rosnąć i jakbyśmy się przyglądali to i stali nieruchomo, to byśmy zobaczyli jak rośnie, bo winorośl nawet no, potrafi około 20 cm przyrosnąć za jeden dzień, za dobę. Ile jest tutaj szczepów? Jak to się zaczęło i jak to się rozrosło? Na sam początek postawiłem tutaj jednak na doświadczenie i wiedzy kolegów, dokładnie Wiktora. I posadziliśmy Solarisa, Johannitera z odmian białych, Monarcha, Rondo i Regenta z odmian czerwonych. I z odmian deserowych, no to było około 20-20 parę odmian. Oddychasz już teraz tym rytmem winnicy? No tak, no oczywiście w momencie, kiedy no, mamy i zajmujemy się winnicą, to musimy sobie powiedzieć jasno, każdy winiarz będzie znał pogodę, jaka była w danym roku. Oczywiście no, każdy etap winnicy no, to wie, kiedy ma co zrobić. No i no, trzeba to doglądać. 4 hektary to już jest przy czym pracować. No, robimy to z większości sami, czyli ja i wraz z synami. Od czasu do czasu żona wraz z córkami też przyjdzie i coś tam nam pomoże. Wszyscy pokochali tą winnicę? Z tą miłością bywa różnie, ponieważ moja żona nieraz troszeczkę rywalizuje z tą winnicą, ponieważ więcej czasu spędza na winnicy jak z nią. No. Słabo, wiem, ale to niestety nasza bolączka, ponieważ no, jednak winorośl potrzebuje tego czasu. No i pracujemy. Robimy dalej. Czujesz się tutaj szczęśliwym człowiekiem? Czy czuję się szczęśliwy? No nieraz zmęczony i to mocno, ale tak. To jest pasja, która pozwala się spełniać. Oferta turystyczna z Pogórza jest oparta na pojedynczych winnicach współtworzących jedną sieć i na żywności wysokiej jakości. Rozkwita moda na food pairing. Wino i potrawy są w ogóle stworzone dla siebie. Jedno wydobywa w drugim to, czego na pierwszy rzut oka tam nie widzimy, nie czujemy, nowe smaki, nowe aromaty. Zasad parowania z winem jest całe mnóstwo, ale jedna jest kluczowa. I tam, gdzie jesteśmy,
jedzmy do tego wina to, co tam zostało produkowane, zrobione, co wyrosło. To jest najlepszy sposób na poznanie smaku, ale też kultury, tradycji, historii, ludzi, którzy za tym wszystkim stoją. Co tutaj w tym regionie warto ze sobą połączyć? Jesteśmy w Dolinie Dunajca. W Dolinie Dunajca przede wszystkim takim bogactwem kulinarnym to jest fasolka Piękny Jaś. Jest piękna, może dlatego piękna tak się... Piękna i największa z wszystkich fasol. Piękna, największa w kształcie takim, w kształcie nerki. Ona jest w ogóle certyfikowana, chroniona nazwa pochodzenia, wpisana na listę produktów tradycyjnych ministra i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim jest pyszna, tak? Ma taki delikatny, słodkawy smak i można wierzyć lub nie, ale pachnie tymi naddunajeckimi łąkami. Tutaj mamy tą fasolę w kilku odsłonach, zwędzoną śliwką, która też jest tutaj stąd. To jest Suska Sechlońska, równie utytułowana jak ta fasolka. Także mamy tutaj dwójkę medalistów, to jest lekko liźnięte miodem, czyli na słodko. Tam mamy z kolei wytrawne pierogi z nadzieniem z Pięknego Jasia, ale jest tu jeszcze jeden produkt, o którym wcześniej chciałem powiedzieć, czyli gomułki kowalowskie. One też są chyba wpisane, o ile dobrze pamiętam, na listę produktów tradycyjnych. Wyglądają ślicznie. Tu są w wersji z miętą, co za chwilę pewnie poczujesz. Można je też zrobić w wersji z kminkiem. To jest po prostu dobrze odsączony, odciśnięty twaróg z jajeczkiem, z masełkiem, ze śmietaną, zrobiony w te kuleczki, delikatnie doprawiony i wysuszony teoretycznie w piecu chlebowym, może być w piekarniku. Zasad parowania jest bardzo dużo, ale jedna z takich klasycznych mówi o tym, że albo zderzamy z sobą wino i jedzenie, które do siebie pasują, są harmonijne, albo takie, które kontrastują, prawda? Czyli na przykład coś słonego albo pikantnego ze słodkim. Polska dzięki sporej liczbie winnic i doskonałej kuchni ma szansę stać się liderem na rynku turystyki kulinarnej połączonej z enoturystyką. Choć w uprawie winorośli i produkcji wina nie mamy jeszcze rozbudowanych narzędzi promocyjnych czy też promocyjno-sprzedażowych, widać dynamiczny rozwój producentów i winnych szlaków. A te oferują turystom nie tylko doznania kulinarne, ale także piękne widoki i rozmaite atrakcje. Nierzadko produkcja wina odbywa się tam, gdzie rolnicy wytwarzają również inne produkty regionalne, takie jak miody, sery, wędliny.